1-0. Zabieram na pamiątkę. To lepiej widać teraz? Ja nie lubię patrzeć na swoje zdjęcia. Ale tu mamy zupełnie inną sytuację, bo to jest projekt artystyczny i on jest bardzo wypieszczony. Jestem wzruszony ilością moich słów, ważnych dla mnie słów. I generalnie oceniam ten mural jako w kategorii muralu, jako jeden z najładniejszych, jakie widziałem. Niezależnie od tego, czy ja tam jestem, czy byłby ktoś inny. Ja zawsze wracam bardzo wzruszony. Jadę do mojego miejsca, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem, do moich szkół. I powiem tak, że jestem dzisiaj wzruszony 1000 razy bardziej niż normalnie. Czytałem. Piękny. Piękny. No jeżeli ja bym był szczery, to ja bym wolał, żeby był u nas na Tuwima. Daję taki przykład, tam gdzie się urodził. I do 1974 roku mieszkałem na tej samej ulicy na Tuwima. No i mam teraz 71 lat, to znamy się. Jest rok różnicy między panem Jackiem a mną. No młode lata, żeśmy sobie tam koło siebie, gdzieśmy mieszkali. Różne zabawy tworzyli, tak. Opisywał, graliśmy w hokeja, w piłkę. 12 tekstów piosenek, które trzeba było tutaj napisać. Tak naprawdę ważyliśmy każdy przecinek. Dzięki panu Jackowi Cyganowi, który z nami współpracował, doszlifowaliśmy ten tekst idealnie. I to był jeden z najtrudniejszych elementów potem do malowania. Dlatego, żeby odtworzyć te wszystkie słowa, należało przykleić kilkadziesiąt metrów kwadratowych folii, szablonów. Potem małym pędzelkiem każdą literkę odmalować z osobna, potem tą folię zerwać. I to też nie było łatwe, dlatego że z każdego brzuszka, z każdej dziurki w A, E, D, B i tak dalej trzeba było palcami każdy ten kawałeczek oderwać. No i to trwało bardzo długo, dlatego tutaj było dużo pracy, której nie widać, ale która była konieczna, żeby ten efekt, który jest teraz, można było zobaczyć. Na pewno nie było przypadkiem, że dokładnie tyle samo lat, co Sosnowiec ma Janki Pura, że urodził się w momencie, w którym miasto uzyskało prawa miejskie. Nie ma przypadku, że jeden z najważniejszych tekściarzy w Polsce urodził się w Sosnowcu, Jacek Cygan. Przecież pamiętajmy jeszcze o Szpilmanie i wielu innych artystach, którzy tutaj się urodzili i byli, bo Sosnowiec jest takim specyficznym miastem. Zawsze się mówi, że to miasto robotnicze, że to miasto szanujące ciężką pracę, bo tak jest, ale to również miasto, którym rodził się znakomite postacie kultury, a może właśnie to, co pani mówi, tego przypadku nie ma.